Witam w kolejnym wywiadzie z PGA. Tym razem jest ze mną Violet. Cześć. Cześć, cześć. Słuchaj, pierwsze pytanie. Jaką jesteś, za jaką postać jesteś przebrana? Jestem przebrana za Katarinę, wersję Warring Kingdom z gry League of Legends. Długo przygotowywałaś ten strój? Chciałabym powiedzieć, że długo. To by może znaczyło, że więcej pracy w niego włożyłam, ale faktycznie były to niecałe 2 tygodnie. 2 tygodnie, okej. Często na takich eventach pracujesz jak ten, tak? Tak, to prawda. Właściwie na każdym większym evencie, który się w kraju dzieje, to ja tam gdzieś jestem. A masz już jakieś plany co do kolejnych eventów? Za tydzień będzie można mnie spotkać w Warszawie na Warsaw Games Week, gdzie będę przebrana za nowego asasyna. Okej, to super. To na pewno ci, którzy się pojawią, będą na pewno mogli Ciebie zobaczyć. A powiedz mi, pamiętam, że kiedyś się wypowiadałeś, że bardzo lubisz Borderlandsy. Co jest takiego w Borderlandsach, że cię tak pociągają? Chyba przede wszystkim grafika. Bardzo komiksowa, bardzo graficzna. Ja bardzo lubię ten styl i też świetnie sprawdza się w cosplayu, więc to jest bardzo łatwa sprawa, gdzie można właściwie każdy, nawet zwykły ubiór przerobić w stylu Borderlandu, po prostu dodając te czarne kreski, ale też bardzo lubię w Borderlandsach całą tą scenografię, cały świat Pandory, historie, które te postaci mają, scenariusz samej gry. No, jest to, dla mnie to jest taki full package, jest to dla mnie idealna gra. A skoro jest tak idealna, to planujesz jeszcze kolejne stroje? Bardzo bym chciała, w tym roku chyba to już się nie uda, ale tak, jest parę postaci, które bym chciała zrobić. Nie wiem, na ile będę w stanie zrobić te postaci. Na pewno chciałabym jeszcze zrobić przynajmniej raz Mad Moxie, bo to jest chyba moja ulubiona postać z tej gry. Kolejne pytanie, jakie miałem do Ciebie, to dotyczyło konkursu Eurocosplay. W 2011 roku reprezentowałaś Polskę na Eurocosplayu. Tak, zajęłaś miejsce pierwszej dziesiątce, jeśli dobrze pamiętam, bo tak się wypowiadałaś w jednym z wywiadów. Okay. Jak wspominasz tamten konkurs i czy będziemy mogli Ciebie zobaczyć na kolejnych eliminacjach może? Na pewno była to bardzo ciekawa przygoda. Jest to doświadczenie, które mnie bardzo dużo nauczyło. Nie wiem, czy chciałabym je powtórzyć, bo nie mam za bardzo czasu. Dużo czasu poświęcam właśnie takim eventom jak to, gdzie robię stroje na zlecenie dla firm. I nie mam za bardzo czasu, żeby robić strój dla siebie na takim poziomie, żebym była z niego dumna, żeby go wystawić za granicą. Ale myślę, że każdy cosplayer, który myśli o tym, żeby w jakiś sposób zajmować się może nie tyle profesjonalnie, ale żeby coraz lepszym być w tej dziedzinie, w tym hobby, myślę, że to jest dobry sposób na sprawdzenie się na takiej arenie zagranicznej, właściwie no międzynarodowej, gdzie można zobaczyć, jak się czuje na scenie wśród bardzo, bardzo mocnej konkurencji. Więc jest to bardzo fajny konkurs, bardzo go polecam, ale jest też to bardzo dużo stresu, dlatego no na pewno nie jest to dla każdego. Rozumiem, że zasiadasz często w jury. W ostatnich latach często jesteś na konkursach w jury. Na co zwracasz uwagę, będąc jurorem najbardziej? No na pewno oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, jak kostium jest wykonany technicznie. To jest bardzo ważne, czy szwy idą równo, czy kostium dobrze leży na postaci. Ale ja też dużą uwagę zwracam na to, jak osoba zachowuje się w tym stroju, jak zachowuje się jako ta postać i jak opowiada o tym stroju, bo strój na takich zagranicznych konkursach to nie jest wszystko. Też jest prezentacja na scenie, to jest bardzo ważne, ale też zauważyłam, że jury inaczej podchodzi do kostiumu, który jest bardzo dobrze opisany. Na przykład Zula, która zajęła, o ile pamiętam, chyba 2. miejsce na konkursie Eurocosplay, jej strój był niesamowicie prosty, ale ona tak bardzo barwnie o nim opowiadała, była w stanie wyargumentować, dlaczego akurat użyła tego rodzaju tkaniny albo tego rodzaju jakichś dodatków. I to wszystko miało ręce i nogi, to wszystko miało niesamowity sens i przez to jakby ten strój, mimo że może nawet wizualnie nie był jakoś niesamowicie widowiskowy, chociaż ja go bardzo lubię, ale dlatego myślę, że jury mogło mieć taki trochę pełniejszy obraz, jak ten strój powstawał. Dlatego umiejętność sprzedania siebie
jest ważna no, nie tylko za granicą na tych finałach, ale w ogóle w każdym konkursie. Skoro wspominasz o tym prostym stroju z Uli, ostatnio na Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi można było Ciebie spotkać w Wonder Woman, jak sama, Bombshell Wonder Woman dokładnie, jak sama określiłaś, ten strój raczej był z tych prostszych niż bardziej skomplikowanych. Nawet pojawił się temat na Reddicie, z tego co widziałem. Cieszył się strój powodzeniem. Powiedz, co sprawia, że dany strój cieszy się powodzeniem, mimo że niekoniecznie jest taki mega skomplikowany, nie jest zbroją. Co w ogóle, jakie czynniki na to wpływają, że dany strój cieszy się powodzeniem lub nie? Chciałabym tylko zaznaczyć, że nie uważam, żeby strój z Uli był prosty. Mówię, że nie był najbardziej skomplikowany. On był super, ale nie był prosty. A co do Wonder Woman, dla mnie bardzo ważne, dla mnie osobiście bardzo ważne jest to, jak w tym stroju wyglądam. Dlatego staram się zawsze podkreślać swoją figurę. Uważam, że ta figura moja pasuje do stylistyki lat 50., gdzie ta figura była bardzo taka w kształcie klepsydry i ta Wonder Woman, taka właśnie retro, pinam bardzo do tego pasuje. W założeniu miał być to strój wygodny, tak się nie stało, bo jest w nim gorset, który jest bardzo niewygodny, mam go też na sobie. Chociaż może niewygodny to nie jest to słowo, na pewno trzeba się nauczyć poruszać w gorsecie. No miał też buty na obcasie, to też nie są najwygodniejsze buty, jakie mogą być, ale czego się nie robi, żeby dobrze wyglądać. Dlatego przede wszystkim jest dużo strojów, które są proste, ale można wtedy więcej czasu poświęcić na dobór materiałów, na dobre gatunkowo materiały. Można wtedy doszlifować bardziej jakieś dodatki, które ten strój ma. Takie jak na przykład ta Wonder Woman miała karwasze, które wydawały się bardzo proste, ale były też efektowne. Co ona jeszcze? Nie, to właściwie tyle. No chyba jeszcze tak jest, takich rzeczy ciekawszych to były buty, które też sama obkładałam sztuczną skórą i one wyglądały faktycznie jak buty, które można gdzieś tam kupić w sklepie. Wspomniałaś tutaj o tym, że wybierasz takie stroje, gdzie możesz pokazać swoją figurę. Jesteś wysoka, szczupła. Czy nie myślałaś na przykład o modelingu? Bo wiem, że była kiedyś taka sesja, gdzie wspólnie z innymi cosplayerkami tworzyłyście stroje dla modelek. Jedna z modelek się chyba wykruszyła i ty ją zastąpiłaś. Jak się czułaś wtedy w takiej roli bardziej modelki niż... No jak się czułabyś się w takiej roli? No myślę, że na pewnym etapie każdy cosplayer staje się modelem, modelką, więc po prostu do tego trzeba się przyzwyczaić. Jeśli ktoś nie czuje się zbyt dobrze w roli modelki, nie będzie dobrze wyglądał na zdjęciach i to będzie potem widać. Na pewno modeling nie jest dla mnie, bo mimo że w cosplayu jestem w stanie dużo ukryć moich mankamentów, jestem w stanie podkreślić to, co chcę podkreślić, ale jednak modelki mają bardzo konkretny typ urody, typ budowy ciała. To na pewno nie jest mój typ. Jestem też chyba już trochę za stara na to, żeby być modelką, bo to jednak są zazwyczaj młode dziewczyny, nawet jeszcze takie nie 20-letnie. Ale ja bardzo, bardzo lubię pozować do zdjęć, lubię występować przed kamerą, nie mam z tym problemu, dlatego bardzo dobrze się czułam, zwłaszcza, że to było takie trochę nie w moim stylu, może powiem. Ta zbroja, którą nosiłam w tej sesji, to była zbroja zrobiona pod inną postać, pod inną modelkę. Tak się na szczęście złożyło, że byłam w stanie wejść w ten strój, ale nie było to coś, co sama bym wybrała, dlatego no, faktycznie można powiedzieć, że to jest najbliższe jakiemukolwiek modelingowi, gdzie po prostu ja dostaję strój i muszę go założyć i go zaprezentować. A teraz od drugiej strony. Na Pyrkonie razem z Izabel miałyście stroje zaprojektowane przez siebie, ale nie oparte na żadnych konkretnych postaciach, czyli de facto niekoniecznie będące cosplayem takim z definicji. I teraz mam do Ciebie pytanie, jakbyś się czuła w takiej roli projektantki na przykład strojów, nie będących strojami konkretnych postaci? Myślę, że nie ma problemu, bo jest właściwie dość cienka linia w tym momencie między cosplayem a kostiumografią, można tak powiedzieć, bo wszystkie genderbendery czy stroje, które są w jakiś sposób inspirowane konkretnymi postaciami, to właściwie już zahacza o kostiumografię, gdzie cosplayer sam musi wymyśleć to, jak mają pewne elementy wyglądać. Ja nigdy nie uważałam się za osobę aż tak kreatywną,
aż taką wielką fantazję, żebym miała, żeby sama wymyślać w całości stroje. Ten strój z pyrkonu, czy wszystkie inne stroje, które robiłam z głowy, że tak powiem, one też nie były 100% z głowy. Ja dużo się inspiruję tym, co mi się podoba. Mam swoje tablice, mam swoje foldery, gdzie takie inspiracje przetrzymuję i potem, jeśli mogę, to je łączę, dobieram i powstają takie stroje, jak powstają. A czy są jacyś cosplayerzy, które cię inspirują, które są twoimi idolami? Może nie tyle inspirują jako cosplayerzy, czyli wytwórcy kostiumów, ale faktycznie na przykład Jessica Nigri, którą na pewno wszyscy znają, jest dla mnie niesamowitą inspiracją, jeśli chodzi o to, jak można podchodzić, jak należy właściwie podchodzić do całego tego biznesu, show biznesu, może to nie jest dobre słowo, ale do tego całego zamieszania, które się pojawia w mediach za każdym razem, kiedy cosplayer rzuca nowe zdjęcie, kiedy są niesamowite fale hejtu na to, że wygląda tak, a nie inaczej. I ona do tego podchodzi bardzo, bardzo fajnie. Ma też świetny kontakt z fanami. Jest, mogę powiedzieć tylko tyle, ile widzę w mediach. Nie poznałam jej, mam nadzieję, że kiedyś będę mogła, ale wydaje mi się, że jest bardzo otwartą, bardzo wyluzowaną osobą. Jest też druga cosplayerka, Megan Marie, która jest chyba moją ulubioną cosplayerką, bo była idealną Larą Croft dla mnie. I ona zapoczątkowała akcję Cosplay is not consent, gdzie uświadamiała ludziom, że cosplayerzy to są ludzie, że to nie są, chodzące wyobrażenia, chodzące fantazje i że dotykanie cosplayerów bez ich pozwolenia nie jest czymś, co należy robić. Teraz widzę, że przerodziło się to w niesamowicie wielką falę. Ona gdzieś tam na początku była tej lawiny, która się właśnie rozpętała w tym temacie i jestem jej za to bardzo wdzięczna i też staram się na naszym polu, w Polsce, przekazywać te same zasady, żeby i cosplayerki, i cosplayerzy, żeby wiedzieli, jak się zachowywać i czego mogą wymagać, czego mogą oczekiwać. I też staram się na takich eventach, nawet jak tutaj, tłumaczyć chłopakom, którzy krzyczą fajne cycki, że to nie jest odpowiednie podejście. To jest akurat bardzo ciekawa akcja. Słyszałem kiedyś o niej i muszę powiedzieć, że to super, że jest coś takiego. Ale chciałem się Cię zapytać w związku z tym, czy zauważasz jakąś różnicę już w podejściu ludzi i czy uważasz, że nadal jest to duży problem, nieodpowiednie zachowanie wobec cosplayów jest dużym problemem nadal? Czy jakoś pozytywnie się to zaczyna zmieniać? Jak to wygląda? Faktycznie wydaje mi się, że trochę się to zmienia na lepsze, bo tak jak chociażby nawet rok temu na takich imprezach jak IEM czy na Pyrkonie, gdzie jest bardzo dużo niesamowitej maści ludzi, zdarzały się jakieś takie nieciekawe teksty, czy chłopaki próbowali nas łapać za tyłek, ale widzę, że to już się zmienia, że to są w tym momencie już są jakieś jednostki, które odpowiednio zmotywowane kuksańcem, klepnięciem, czy nawet zakrzykiem, oni już, przepraszam. I widzę, że to się więcej już nie pojawia. To jest bardzo dobre. Mam nadzieję, że uda nam się to kiedyś całkiem wyeliminować, chociaż też nie oszukuję się, bo na pewno zawsze będą osoby, które chcą przyjść, zmacać, skorzystać. No, niestety. Ale wydaje mi się, że tak, zmienia się to na lepsze. Kończąc wywiad już, ostatnie takie pytanie, niekoniecznie związane bezpośrednio z twoimi cosplayami, chociaż wydaje mi się, że trochę też. Bardzo lubisz serial Stargate, Gwiezdne Wrota. Nawet twój Azir był dosyć, przypominał trochę Goa'ulda. I w związku z tym chciałem się cię zapytać, kończąc takim luźnym tonem ten wywiad, jakie są twoje ulubione postaci? Jaka jest twoja ulubiona seria Stargate'ów? Chyba jednak na zawsze w sercu na pierwszym miejscu będzie SG-1. Chyba moją ulubioną postacią jest Teal'c. Zwłaszcza na początku, kiedy zupełnie nie wiedział, czym jest sarkazm, czym są przenośni, był taki bardzo dosłowny i zawsze miał taką poważną minę, co było bardzo komiczne. Ale też bardzo lubię Major Carter, bo ona była jedyną tam kobietą, która miała tak wysoką rangę i była bardzo profesjonalna, traktowali ją bardzo profesjonalnie. Ja bardzo lubię widzieć postaci kobiece, które są silne i nie są tylko traktowane jako taki eye candy, że ładnie wyglądają, są obiektem żartów i fajnie, ale też mają jakąś faktyczną rolę, jakąś osobowość. Ona chodziła właściwie bardzo o takich aseksualnych kostiumach, a mimo to wyglądała świetnie. No
Okej, to w takim razie dziękuję Ci bardzo za wywiad. Mam nadzieję, że Stargate jeszcze powrócą do nas, bo ta ostatnia seria akurat mi się najbardziej podobała chyba, chociaż ta SG-1 też, ale jeszcze zanim się pozmieniała zupełnie ekipa i zanim poodchodzili aktorzy. No, także bardzo Ci dziękuję za wywiad. Bardzo nam było miło w imieniu moim i widzów. Dziękuję bardzo. No i mam nadzieję, do zobaczenia na kolejnych eventach. Do zobaczenia.